Cześć, nazywam się Bartek Falkowski, to jest kolejny odcinek Q&A z RAF Radical i bardzo mnie cieszy to, że mimo tylu odcinków dalej jest masa pytań. To znaczy, że chcecie biegać szybciej i wierzycie, że ja mogę mieć na to jakąś receptę. Zostańcie do końca filmu, bo jedna z osób zostanie nagrodzona zestawem ubrań od RAF Radical, a nowa kolekcja biegowa już praktycznie w sklepie. Zacznijmy od pytań z Instagrama. Sfeksofobia. W ogóle sprawdzałem, co to jest sfeksofobia. Lęk przed osami. Ciekawe. Jeden. Jakie według Ciebie są kluczowe treningi do poszczególnych dystansów 5, 10 i 21 km? No na pewno treningi na tempach docelowych, natomiast już kiedyś mówiłem, że nie ma kluczowych treningów, bo wszystkie są ważne, ale na pewno kluczowymi można nazwać te na tempach startowych. Do piątki to są odcinki od 400 metrów do 1000 metrów, tak żeby ta objętość szybkich odcinków wynosiła od 4 do 6 km. Na dyszkę to myślę, że od 800 do 2000 metrów, żeby objętość wynosiła powiedzmy między 8 a 10-11 km. W półmaratonie to są odcinki od kilometra do 4 km. No ja biegałem piątki i żeby objętość wynosiła powiedzmy do 12-16 km. Tu będzie jeszcze inne pytanie o treningi startowe, więc się przy okazji tamtego pytania rozwinę, ale no po prostu kluczowe to jest biegać na tempach startowych. I drugie pytanie od Ciebie, czy treningi w tempie docelowym powinno biegać się z lekką rezerwą, a dać siebie wszystko na zawodach, czy jednak na treningach iść w trupa, żeby przyzwyczaić się do ciężkich momentów podczas startu i właśnie tutaj. Na treningach w tempie startowym musimy wiedzieć, że musimy przebiec zawody w takim tempie. I to też wszystko zależy od tego, jakie odcinki biegamy. Jeżeli biegamy 400 i idzie w trupa, a to ma być tempo piątki, no to znaczy, że raczej może być ciężko. Natomiast są takie treningi, no, gdzie idzie się all in na ostatnim powtórzeniu. Ciężko tak ad hoc dać przykłady, natomiast na tych treningów, gdzie jednak jest pewna rezerwa, jest zdecydowanie więcej tych takich treningów, gdzie idzie się do końca, do oporu, w przygotowaniach jest naprawdę niewiele. Są treningi na przykład do półmaratonu, ja biegam 16 razy kilometr w tempie półmaratonu, no i to jest taki trening, gdzie no nie powinno się odczuwać nie wiadomo jakiego wielkiego zmęczenia, no bo to są tylko kilometrowe odcinki, biegam to na przerwie minutowej w trupcie. No, są treningi typu 3 razy 4 km w tempie półmaratonu, gdzie no ta ostatnia czwórka to już jest naprawdę ciężki odcinek. Musimy też pamiętać o tym, że biegając na treningu jesteśmy zmęczeni poprzednimi jednostkami, przynajmniej jeżeli mamy dużą objętość treningową. Ja na przykład w Hiszpanii na obozie biegałem 10 razy kilometr w tempie 3,06, średnim tempie 3,06. I to jeszcze było rozbite na dwa bloki po 5 powtórzeń, czyli 5 razy kilometr, przerwa minutowa. Później była dłuższa przerwa, chyba 2,5 minutowa i znowu 5 razy kilometr. No i tam końcowa to już naprawdę oddychałem rękawami, a okazało się, że 3 tygodnie później albo 2 tygodnie później, 2,5 tygodnia później pobiegłem dychę zawody jeszcze sekundę na kilometrze szybciej, bo po prostu nie byłem zmęczony objętością całym treningiem. Więc reasumując, w większości treningów tempowych musimy biegać z jakąś tam rezerwą. Ewentualnie ostatni tam króciutki odcinek albo ostatnią część ostatniego odcinka można dać mocniej. Ale bywają takie treningi, że trzeba no, poczuć to, jak to jest ciężko.
Ratit Fan, czyli moja zawodniczka z nową życiówką maratońską. W przygotowaniach na 5 i 10 km, na podstawie jakiego treningu można szacować tempo startowe? No na piątkę to jest 5 razy 1000, tylko że przerwa musi być krótka, około minuty. Na dyszkę to myślę, że 5 razy 2 km, też z krótką przerwą typu 60-75 sekund. Mariusz P. 1983. Czy każda życiówka Cię cieszyła i przynosiła tylko dobre emocje? Nie. Jak miałem słabą życiówkę w półmaratonie i pojechałem w zeszłym roku do Belgii walczyć o nową, no to poprawiłem starą życiówkę o minutę, natomiast wiedziałem, że powinienem pobiec szybciej, więc ta życiówka mnie no nie do końca cieszyła. Fajnie, że była życiówka, że poszedł postęp, ale to był gorzko-słodki smak. Nawet chyba bardziej gorzki. Smyku 5. Dlaczego nie wystartowałeś w Mistrzostwach Polski na 10 tysięcy metrów? Żeby o mnie w komentarzach na YouTubie mówili, że mogłem wystartować, jedząc ciastka, byłbym w czubie. A tak serio, no nie chciało mi się jechać na drugi koniec Polski, żeby w słabo organizowanych Mistrzostwach Polski pobiec 25 kółek na stadionie. Ja dychę wiosną pobiegłem już fajnie na ulicy i nie czułem głodu, żeby jechać i robić 10 tysięcy metrów. No, niezbyt ciekawych zawodach. Ale był jakiś tam taki plan na początku. Just Run Eat, seria pytań o kolce. Od jakiego poziomu ma sens stosować w treningu kolce lekkoatletyczne? Jak chcesz, to zawsze możesz. No trzeba już rozwijać jakieś tam prędkości, nie wiem, jeżeli biegasz poniżej 3.30, no to fajnie, w sensie na zawodach, czy to piątkę, czy dychę, no to fajnie, żeby biegać w kolcach. Przypominam, że według przepisów World Athletics zawody na bieżni muszą być rozgrywane w kolcach. Ja wiem, że w zawodach dla amatorów się tak tego nie pilnuje, ale no ja mam takie podejście, że jakbym startował, a nawet byłbym powiedzmy amatorem i robił to tylko dla zabawy i fanu, to i tak bym biegł w kolcach, no bo takie są przepisy. Więc no można biegać od każdego poziomu, ale im szybciej, nie umiem wyznaczyć granicy, ale im szybciej tym oczywiście to jest ważniejsze. Jakie odcinki biegać? 100, 200, 400 czy również dłuższe? No na pewno dłuższe, jak chcesz przebiec dychę w kolcach. No ja biegałem na przykład 10 razy kilometr w kolcach. Te nowe kolce, czy to Adidasa, czy Nike'a, no one są miękkie w porównaniu do starych kolców, także naprawdę można w nich pobiec 10 razy kilometr i nie ma bomby takiej strasznej w łydkach, chociaż ona oczywiście jest, trzeba do tego dochodzić stopniowo. I o tym w tym pytaniu, jaki procent odcinków, jeżeli mamy na przykład 10 razy 400, to biegać całość, połowę w kolcach, czy tylko 2-3 ostatnie? No, chodzić stopniowo, na przykład przy 10 razy 400, rozbić sobie to na 2 razy 5 razy 400, pierwszą piątkę, pierwsze 5 powtórzeń, 400 powiedz w butach, drugie 5 w kolcach, powtórzyć to kilka razy, później powiedz wszystkie 400 w kolcach, później można, nie wiem, 10 razy 1000 to powiedz 8 tysiaczków w butach, dwa ostatnie w kolcach. Stopniowo po prostu trzeba sprawdzać, jak wytrzymujemy bieganie w kolcach, żeby nie przesadzić, no bo to jednak jest mocniejsze, bardziej obciążające bieganie, więc no wszystko z głową, no nie ma złotego przepisu, trzeba znaleźć złoty środek między mocnym treningiem, a jednak zajechaniem. Sławko 86. Mam dwa pytania odnośnie królewskiego dystansu, czyli maratonu. Podczas tak długiego wysiłku fizycznego, jak sobie radzisz z kryzysem na trasie, jak oczywiście cię dopadnie? I tu był komentarz już o klaunach, więc no nie będę już poruszał kolejny raz tematu, jak sobie radzić z klaunem, bo o tym jest na Facebooku. No ale po prostu no, zaakceptować, no. Jest ciężko, robi się ciężko i to akceptuję. Jak w Amsterdamie mnie dopadło, że no już była rzeźnia, to nie odmawiałem sobie, nie, wcale nie jest ciężko, tylko po prostu pomyślałem, no dobra, jest ciężko, może zwolniłem, ale co z tego, no trzeba cisnąć dalej. Przypominam sobie jakieś dobre treningi,
Powtarzam sobie jakieś mantry w głowie, które sobie wcześniej wypracowałem, typu jestem nie do zajebania. No i tyle. No, trzeba to sobie wypracować wcześniej. To nie jest tak, że nam to jak z żywieniem. Trzeba wcześniej przetestować, co na ciebie działa, czy jakieś wizualizacje, wyobrażanie siebie jako pociągu, który systematycznie, nie wiem, dogania kolejnych rywali, albo zbliża się do stacji końcowej, jaką jest meta, albo zbywanie złych myśli, zastępowanie ich innymi, bo nie da się nie myśleć o czymś, jeżeli będziecie sobie mówić, nie mogę myśleć o tym, że, nie wiem, boli mnie noga, to wy będziecie myśleć o tym, że boli cię noga, więc już trzeba przekierować swoje myśli. I drugie pytanie od Sławka. Jakie według ciebie akcenty liczą się najbardziej w przygotowaniach do maratonu? Długie, mocne wybiegania. I to z końcówką w tempie maratońskim. BNP powiedzmy. Długie, mocne wybiegania w tempie BNP. Robione już na podmęczonych nogach wcześniejszymi treningami, na przykład tempowymi. Dzień po tempie iść na longa. Bo wtedy nawet jak robię 25 czy 30 km, to bardziej jest te 30 km, ostatnie 30 km maratonu, bo już jestem na zmęczonych nogach. I Facebook, Bartosz Kupa. Dlaczego Bartek trenuje, prawie nie biega crossów? Nie wiem, bo często jest plan, żeby wprowadzić crossy, tylko że na przykład ostatnio ja to nagrywam 2 maja, tydzień wcześniej biegałem zabawę biegową w krosie. Tylko jak piszę na przykład w podsumowaniu, że na poligonie, no to jest w krosie. Tam jest piach, kamienie, może jest w miarę płasko, ale jednak to jest cross. Na obozie w Hiszpanii codziennie biegałem góra-dół, więc biegam. No, nie nazywam tego, że idę na cross, tylko na przykład robię drugi zakres na pętli w lesie. Albo robię zabawę biegową, bo praktycznie wszystkie zabawy biegowe robię w lesie, na jakiejś tam pętelce, gdzie jest mniej lub bardziej równo i noga nie trzyma jak na asfalcie. Więc raczej robię, no i ja też robię dużo podbiegów na metodą powtórzeniową. Tomasz Robaczewski, kiedy odcinki biegać na stadionie, a kiedy po chodniku, czy ma sens na odcinki wybierać płaską trasę? Jeżeli szykujemy się do stadionu, to fajnie większość biegać na stadionie, jeżeli szykujemy się do ulicy, fajnie jest więcej biegać po ulicy, ale na przykład nie ma takiej opcji, bo jest ładna pogoda i na mojej odmierzonej pętli w parku w weekend jest tłum ludzi. Większość ludzi nie jest do końca kumata i na przykład puszcza psa ze smyczą w poprzek chodnika, albo dziecko radośnie sobie biega, mama się cieszy, że biega mi pod nogi, więc wtedy wybieram stadion, ale staram się dużo też odcinków biegać po chodniku, po takim podłożu, po jakim będę biegał zawody, jeżeli szykuję się do biegów ulicznych. Czy warto wybierać płaskie, czy trudne? No różnie. Jeżeli jest taka możliwość na zmierzonej pętli, pobiegał i trochę pod górę, i trochę w dół. U nas na pętli jest niby płasko, ale jest jeden taki fragmencik, gdzie jest lekko pod górę i to jest naprawdę lekko pod górę. Jak się idzie, to jest prawie niezauważalne, ale jak się biegnie już któryś odcinek mocno, to jest zauważalne, więc to też zależy od, jeżeli się przygotowujemy do zawodu, gdzie jest mocno pofałdowany teren, to fajnie jest biegać w bardziej pofałdowanym terenie, ale to nie jest tak, że musi być nie wiadomo jak ciężko na treningu i tylko orka i trzeba wybrać sobie najtrudniejsze, jak tylko może być. Wszystko trzeba dobierać proporcje od tego, co czeka nas na zawodach. Paweł Rybczak, co sądzisz i czy sam korzystasz z zakrzywionej, pochyłej bieżni mechanicznej? Jakie widzisz potencjalne korzyści, zagrożenia? Tak, to jest ta bieżnia, ja nigdy nie wiem jak ona się nazywa. Nigdy nie biegałem, więc nie wiem jakie mogą być zagrożenia. Nie biegałem, to jest u mnie na siłowni, ale zawsze biegam po takiej tradycyjnej. I biegam po tradycyjnej dlatego, że jak popatrzycie na ludzi, którzy dużo biegają na bieżni, z wyczynowców, mofarach,
Mokatir, Ingebrigtsen, to oni biegają na tradycyjnej bieżni mechanicznej. Więc sobie pomyślałem, że ja też. Jakoś, ale w ogóle staram się jak najmniej biegać na bieżni. Więc nie biegałem, ciężko mi jakby dać odpowiedź na to pytanie. Bartek Lisowski, na jakim tętnie proponujesz biegać drugi zakres? Jaki procentowy wskaźnik jest do twojego HR Max? Zawodnik przygotowując przygotowanie do startu na 5-10 km. Pozdrawiam. Nie wiem, nie patrzę na tętno. Raczej biegam na samopoczucie. No, książkowo to jest 75-85, drugi zakres. Ja biegam mając HR Max powiedzmy 185-6 uderzeń może. No to mi takie ciągłe wychodzą w steady po między 160 a 150. Jak jestem w sztosie, to 152-3 uderzenia. Gdzie tempo tego dużo się nie zmienia. Ja bardziej na samopoczucie biegam niż na tętno, więc też nie chcę tu polecać na jakim procencie. Bardziej bym polecał po prostu wsłuchiwanie się w siebie, bo czasem tętno może być niskie, a biega się fatalnie, a czasem co, jak tętno jest wysokie, a biegnie się super, to według mnie nie ma co zwalniać. I Dominik Piwowarczyk, tu będzie nagroda dla ciebie. Trochę za ilość, bo dużą liczbę pytań zadałeś, ale też one są jakościowe, więc myślę, że ci się, Dominik, należy zestaw ubrań od Raf Radika. Pierwsze, ile średnio biegasz zawodów w ciągu roku? Może być z podziałem na sezony, zima, wiosna, lato, jesień. Nigdy nie liczyłem, bywa różnie, ale to jest powiedzmy wszystkich koło 8-10 startów. W tym roku biegłem już 4 biegi. Przed startem przygotowań do maratonu, które zaczną się tak naprawdę pod koniec czerwca, a już bardziej w lipcu, pobiegnę jeszcze 2 razy. Z czego takie docelowe starty to są 3 w pierwszej części sezonu. Dycha, półmaraton już za mną i teraz 5000 metrów w czerwcu we Francji. A w drugiej części sezonu to maraton i półmaraton, więc takich docelowych startów na ogół jest od 4-5, ale są też jakieś tam starty po drodze, ale nie jest z tego dużo, nie jestem człowiekiem, który startuje po 20-30 razy. Kiedy wyjeżdżasz na obóz wysokogórski? W lipcu. Pod koniec lipca na 4 tygodnie jadę w góry. Nie mówię jeszcze gdzie, ale na pewno materiały będą i u mnie. Oczywiście na socialach będziecie mogli sobie pooglądać ładne widoczki, jak kręci się robota na treningu. Na pewno na kanałach Raf Radical, bo bez Rafa pewnie bym sobie nie mógł pozwolić na taki długi obóz. I na bieganie.pl też coś będę wrzucał. Także zobaczymy, jak... Znaczy na pewno będą to bardzo ładne widoki i mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to czas, gdzie wypracuję formę do maratonu jesiennego i półmaratonu później. Czym się różni u ciebie przygotowanie pod 5 od przygotowania pod 10? No, zamiast 5 razy kilometr to biegam 5 razy 2 kilometry. Znaczy no, podwajam powiedzmy w skrócie długość odcinków w tempie docelowym, natomiast to są tak bardzo zbliżone do siebie dystanse, że to się u mnie akurat, ja uważam, że wiele nie różni. Może przy piątce biegam mniej treningów jakichś progowych i tak dalej, ale to jest praktycznie te same przygotowania, tylko odcinki te w tempie docelowym są ciut inne. Najlepiej przed startem docelowym robisz zazwyczaj najmocniejszą jednostkę treningową na 8 dni przed startem. Czyli jak start jest w niedzielę, to w sobotę biegam. Ostatni taki mocny trening do dychy to jest, nie wiem, 5 razy 1600. Przed maratonem to jest 5 km, czy przed półmaratonem to jest bardzo mocny 5 km.
plus rytmy przed piątką. Teraz biegałem co prawda nie 8, a 7 dni, bo tak mi się kalendarz ułożył, ale te 5 km na biegu Konstytucji to nie jest jakiś ważny start. To biegałem 10 razy 600 w tempie docelowym. Czy zwracasz uwagę, żeby nie robić zbyt szybko, intensywnie, spokojnych biegów pierwszego zakresu easy runów? Czy może jeśli noga podaje, to biegniesz szybciej? A może masz jakiś wyznacznik, gdzie jest górna granica na taki trening, tempo, na samopoczucie? No, na samopoczucie biegam, tak jak już mówiłem. Nie patrzę na tętno, ale no powiedzmy, że to się zgadza. W sensie, jak czuję się dobrze, to biegnę szybciej. A tętno nie jest jakieś wysokie. Więc to już mam chyba tak po tylu latach biegania, chociaż nie biegam jakoś dużo, ale no już sobie wypracowałem, że wiem na ile mogę sobie pozwolić, chociaż pewnie czasem przesadzam, jak każdy, ale tak, no jeżeli nie mam sztywno tempa, jeżeli czuję się słabo, to biegnę sobie easy po 4,50. Jak mi noga kręci, to czasem narastająco zaczynam od 4,15, a kończę na 4,0. I jest luz. Także to raczej kwestia samopoczucia, tego jak bardzo jestem zmęczony innymi treningami, czy jest ładna pogoda i się człowiekowi chce, czy jest fatalnie i się człowiekowi nie chce. Więc bardziej samopoczucie. Czy zakładasz jakiś swój wiek życiowej formy, albo wiek, do jakiego planujesz trenować, a może po prostu robisz robotę i na razie nie myślisz o tym, jest progres, idzie robota, to bawisz się w bieganie i nie zawracasz sobie głowy, co zawiera PESEL. No myślę, że jeszcze 5, może 6, ale pewnie 5 lat takiego treningu i co? I trzeba będzie kończyć. Nie wiem, nie chciałbym robić czegoś na pół gwizdka, że niby się ścigam i walczę, ale trenuję olewczo i mam inne priorytety. No teraz priorytetem jest bieganie i chcę biegać coraz szybciej. Myślę, że jeszcze 5 lat, czyli jak będę miał, nie wiem, 39, to jeszcze mogę tak sezon pociągnąć, może 40 lat. Są biegacze mocni w wyczynie, biegający właśnie w wieku 40, 41, 2 lat. Więc no ale myślę, że jeszcze jakieś 5 lat. I co? I trzeba będzie się zająć jeżdżeniem na rowerze na ciastko, rozkręcaniem biznesu, na który ostatnio wpadliśmy z Bartkiem Olszewskim na treningu, jedzeniem ciastek i zwiedzaniem. Ja dużo zwiedzam dzięki bieganiu, ale może będę zwiedzał później bez biegania z luźniejszą głową. No ale myślę, że jeszcze parę lat będę umiał być w treningu tak jak jestem teraz. Przy jakim przebiegu wymieniasz buty startowe i treningowe na nowe? Różnie. No, ostatnio wyrzucałem Vaporfly Nike, które mi się rozsypały kompletnie po 200 km, ale jeszcze w nich troszkę potrenowałem w takich dziurawych jak bezdomny. A mam Adidasy, które też już są trochę połamane. Adiosy Pro 2, te pręty, ale sobie w nich robię na przykład czasem drugie zakresy. No ale na startówki, takie żeby w nich startować, no to myślę, że 200 km i przechodzą na emeryturę, czyli stają się treningowymi. A treningowe, no mam Adistary, które mają 1500 km i się w nich super biega. Mam On Surfer Cloud 7, chyba długa nazwa, które mają 400 parę i wyglądają jak nówki i liczę, że mi długo posłużą. Mam New Balance Mory, które troszkę już się podziurawiło, ale 1200 km za nimi. To zależy od buta, no bo treningowy może być jak Mory czy Adistar, taki gruby i one na dłużej wytrzymują, jeżeli się nie podziurawią, a mogą być dużo mniej amortyzujące, gdzie szybciej się wyklepią, więc to wszystko zależy od buta. Więcej pytań nie ma. Dziękuję Wam za dzisiaj, że dotrwaliście do końca. Następne Q&A w maju, czerwcu, w lipcu jeszcze będzie stacjonarnie z Warszawy, a w sierpniu już będzie na obozie wysokogórskim.
ale to jeszcze kupa czasu. Do zobaczenia i trzymam kciuki za Wasze bieganie. Cześć.